Partnerem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Pomyślałem sobie też i od jakiegoś czasu, przyznam, krąży mi po głowie myśl, żeby rozmawiać regularnie na kanale z osobami, które żyją za granicą, z Polakami żyjącymi za granicą. Wydaje mi się, że to jest taki najlepszy osąd tej rzeczywistości poza granicami naszego kraju. My często też patrzymy na komunikaty głównych mediów, opieramy swoją wiedzę na temat tego, co wyprodukują badacze, analitycy, ale brakuje tego czynnika ludzkiego, dlatego bardzo się cieszę, że dzisiaj spotkanie. Krystian Kaniewski, Restrepo aka Polako, jest ze mną. Dzień dobry, Krystianie, cieszę się, że się słyszymy. Dzień dobry, witam słuchaczy, oglądaczy twojego podcastu. Jest mi bardzo miło. Dzień dobry, Kolumbia. To jest świat, który wybrałeś, tak wyjaśniając dla wszystkich. Jak dawno mieszkasz w tym kraju? Kolumbia, Medellin, no już minęło parę lat, powiem szczerze, i no wydaje mi się, że już tutaj zostanę do końca swojego życia. Tutaj już się tak, powiedzmy, zapuściłem swoje korzenie, jeżeli chodzi o rodzinę, o znajomych, o życie, także Kolumbia już będzie moim stałym, jest moją metą, powiedzmy, życiową, także tutaj już zostanę. Dlaczego właściwie? Świat jest wielki, Ameryka Łacińska tak piękna, różnorodna. Dlaczego akurat Kolumbia? Powiem szczerze, że w sumie moje życie było troszeczkę nieprzewidywalne. Nie przewidywałem tej Kolumbii parę lat temu właśnie, jak wyjeżdżałem z Polski. Postanowiłem sobie, że wyjadę do pewnego kraju, który będzie bardziej kapitalistyczny niż Polska. Ja mam takie kapitalistyczne poglądy, powiedzmy. I ruszyłem w podróż. W mojej podróży spotykałem różnych ludzi z całej Europy. I o dziwo na Wyspach Kanaryjskich, bo pływałem jachtem i jachtem dopłynąłem do Ameryki Południowej. To jest szaleństwo w ogóle. I spotkałem pewnego podróżnika, który też podróżował już na całym świecie praktycznie był. I powiedział, że on teraz ma taki cel, jeden z ostatnich, no bo już tam żona, rodzina, żeby przepłynąć Atlantyk również ze mną. No i jak już byliśmy na tej łódce, mieliśmy dużo czasu, żeby rozmawiać, powiedział mi, że myślałem w ogóle o Urugwaju na początku. On powiedział mi, że wiesz co, ten Urugwaj, no fajny, ale drogie ceny są i kurde, ta pogoda nie jest taka fajna. Ja mam żonę w Kolumbii, jest normalnie Kolumbijką. I przyjeźdź sobie tak na 2 tygodnie do Bogoty, bo akurat z Bogoty jest na wakacje, ja ci pokażę Kolumbię i zobaczysz, czy jest fajna, ci się spodoba. No, ja się zakochałem w ogóle, jak przyjechałem na początku, bo było no, dużo atrakcji, że tak powiem, fajnie mnie wprowadził w tą Kolumbię, no ale powiedział, poczekaj, pojedź do Medellin. Jak pogoda ci się spodobała, jak pojedziesz do Medellin, to już tam zostaniesz. No i tak jak powiedział, tak mi wróżył. Praktycznie od pierwszego wejrzenia się zakochałem, bo jak się przyjeżdża w nocy do Medellin, taką koroną gór się zjeżdża, bo autobusem przyjechałem, ogólnie większość transportu to jest albo autobus, albo samolot w Kolumbii. No i ten widok tych światów, tego 3-milionowego miasta z góry, no to zrobiło na mnie ogromne wrażenie, a jak rano wstałem, te góry wszędzie dookoła, te piękne, błękitne niebo, no to zakochałem się w tym mieście, a później już w kulturze, w ludziach i wszystkim, co jest dookoła tego miasta. I rzeczywiście Kolumbia okazała się takim kapitalistycznym rajem, jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałeś? Ja trafiłem akurat na taki moment, że akurat wybrali teraz socjalistycznego prezydenta, także to było crazy. Jeszcze pamiętam przed tymi wyborami, bo teraz wybrali właśnie tego prezydenta Petro. Oni nigdy wcześniej nie mieli lewicowego prezydenta, zawsze był prawicowy, zawsze był kapitalizm. Ja się zapytałem też młodych ludzi, dlaczego ten Petro, dlaczego wy chcecie na niego głosować? A oni powiedzieli, no właśnie, że było coś innego, że było w tej historii polityki Kolumbii coś innego. Spróbujmy, zobaczmy jak to będzie. No ale ja ogólnie jestem taki, ja jestem z Medellin i Medellin to są paisas, ludzie paisas, tak na nich mówią. I paisas to są tacy typowo kapitaliści. I nawet jeżeli wszystkie departamenty głosowały na Petro albo na drugiego prezydenta, takiego dziadka, mniejsza o niego, on był zamieszany w afery korupcyjne, to na jednego prawicowego kapitalistycznego prezydenta
głosował, znaczy kandydata na prezydenta głosowało Medellin i Departament Antioquia. Także powiedzmy, że my jesteśmy taką plamą wyróżniającą się na mapie Kolumbii. Zawsze jesteśmy kapitalistyczni. Nawet jeżeli cały kraj głosuje na Petro, no to i tak Antioquia będzie głosowała na tego kapitalistycznego prezydenta. No jak są jakieś na przykład protesty z czymś związanym, to raczej się zaczyna od Medellin. Czasami raz była Cartagena w związku z jakąś reformą rolników, ale jeżeli są protesty antyrządowe, no to głównie są tutaj w Medellin. Tego prezydenta najmniej Medellin powiedzmy, że lubi. Medellin a Bogota, jakie różnice główne, tak patrząc, to jest Kraków, jak Kraków i Warszawa? Olbrzymie są różnice, zupełnie inni ludzie. Na początku, tak jak Ci powiedziałem, Bogota była dla mnie super, ale jak przyjechałem do Medellin, no to jest zupełnie co innego. Medellin to jest takie przede wszystkim pogoda. Nie, o niebo lepsza. Tutaj jest taka coś między czerwcem a lipcem w Polsce, czyli perfekcyjna. Ja to uwielbiam, taką wakacyjną pogodę, a Bogota to jest taki zimny maj, bo to jest. Ja jestem teraz na 1800 metrów, a Bogota jest jeszcze 600 metrów przeszło wyżej, na 700 w niektórych punktach. Także tam jest no, taki zimny, deszczowy maj, też jest często zachmurzone wszystko, pada deszcz i tak jest cały rok taka depresyjna pogoda, także mi się to nie podoba. Ludzie okej, okay, ale kurde, ta pogoda to mi dobijała, a tutaj się czuję perfekcyjnie, jest ciągle tylko fajnie, błękitnie. No tak jak Ci przed chwilą pokazywałem, z rana jest trochę zachmurzenie, ale później te chmurki przechodzą i jest fajnie. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, no to ludzie są raczej podobni. Mówi się, że pajsarz, czyli no to wiadomo, czyli ludzie z Medellin to są bardziej kapitalistyczni i troszeczkę bardziej otwarci, ale ja tam kocham wszystkich Kolumbijczyków. Ogólnie Kolumbijczyków są bardzo otwarci, są bardzo pracowici, co jest też niezwykłego dla tego kraju. Ja myślałem na przykład, że to będzie taki latynoski kraj, jak tu przyjechałem, że będą coś jak w Hiszpanii, będą sobie spać, później jeszcze sobie siestę zrobią. A tutaj nie, tutaj kurde, czwarta rano już każdy do pracy wstaje, tak żeby już o piątej być w metrze i o szóstej być w pracy. Także tutaj jest dosyć długi tydzień pracy, tam jest na dzień dzisiejszy chyba niecałe 40, jest 48 godzin, niecałe 50 godzin, a było więcej. Także dużo pracują, pracowity naród, wstają od rana i dlatego tak jest też, bo od szóstej do szóstej jest tutaj jasno. Także jak wstaje słońce o 6 rano, to do 6 jest jasno, a później i tak jest cały rok, bo jesteśmy niedaleko równika i tak po prostu funkcjonują Kolumbijczycy. Właśnie wspomniałeś o tej pogodzie. Kolumbijskie władze no, tutaj zmagają się teraz z ulewami, lawinami błotnymi. W regionie właśnie Bogoty zginęły 3 osoby, to znaczy 3 osoby, to już był akurat listopad zeszły rok. Dosyć trudne wydarzenia, poszukiwanie zaginionych. Pojawił się nawet dysk stan klęski żywiołowej. Władze Kolumbii musiały pomagać ofiarom i właściwie zniszczonej infrastrukturze. To jest duży problem dzisiaj, obecnie, i jak też to się wpisuje no, w te zjawiska przyrodnicze w Kolumbii, na ile Kolumbia musi liczyć się właśnie z tym, co pogoda powie. No to prawda, kurde, jak widzę tą siłę natury, no to jestem pewien, że człowiek nie jest w stanie w ogóle się przeciwstawić tej sile natury. Oczywiście jest dobra infrastruktura i naprawdę ludzie by się zdziwili, bo pomyśleli, co taka Kolumbia, kraj trzeciego świata, ale ja przypomnę, co przed chwilą powiedziałem, jesteśmy na wysokości prawie 2000 metrów, pogoda jest jeszcze wyżej, pobudujcie tu autostrady. To nie jest tak łatwo pobudować autostrady na takiej wysokości, a Kolumbia ma te autostrady, także to nie jest taki kraj trzeciego świata, ale jak spadnie lawina błotna, to nawet najlepsi inżynierowie razem ze swoimi tamami, blokadami, to oni tego nie zatrzymają. Ja widziałem, osobiście nie widziałem, ale widziałem filmy, jak się osuwają te zbocza, no i nawet jak oni chcą, robią jakieś tam betonowe bloki i tak dalej, to siła natury jest tak olbrzymia, że no nie da się tego zrobić. I tak jak powiedziałeś, to już musi być wpisane po prostu w straty coroczne państwa. I dodam, że taka pora deszczowa trwa 2 razy w roku. Pierwszy raz to jest maj, z czego teraz ten rok jest taki specyficzny, bo w tym roku zaczęło się już 2 tygodnie temu, czyli od połowy marca można powiedzieć. Zwykle to był taki maj deszczowy, były te lawiny. No i przełom października i listopada, czyli 2 razy w roku mamy taką, oni mówią, że to jest inwierno, czyli taka ich zima. Ja się śmieję, bo po prostu tam deszcz spadnie, 2 godziny popada, tylko że tak intensywnie wtedy pada, bardzo intensywnie, to są takie tajfuny wreszcie można powiedzieć, no ale po 2 godzinach przechodzi, ale to co wypłucze, bo właśnie to, ta ziemia to taką glinę przypomina, to co wypłucze, to wtedy już ta skarpa schodzi i się obsuwa, no i jest wtedy niebezpieczna. I nawet
Ja tu mieszkam w bardzo fajnym miejscu, bo ja mieszkam w takim apartamentowcu, w bardzo bezpiecznym miejscu, że nie osunie mi się nic, ale ludzie, co żyją na zboczu góry w Medellin, jak są te ulewy, no to ja im nie zazdroszczę, no to mają mnie ciekawo, że tak powiem. Kolumbia jest krajem otwartym właściwie na turystów? Jest bardzo otwarta na turystów, kochają turystów i miejmy nadzieję, że w przyszłych latach to się poszerzy, będzie coraz większa baza turystyczna. Ogólnie moim zdaniem no, turystyka Kolumbii, a na przykład Polski albo jakiegokolwiek, no może Hiszpania jest na dobrym poziomie, kraju w Europie, no to jest przepaść. Jest dużo więcej atrakcji, ceny są dużo lepsze niż w Europie, także polecam. Jedyny praktycznie koszt to jest koszt dostania się tutaj do Kolumbii, ale jak przyjedziecie, to możecie spokojnie 3 miesiące na samym paszporcie sobie popodróżować. Jest wszystko. Nawet później możecie przedłużyć do 6 miesięcy, tylko trzeba wypełnić do migracją pewien kwit, który się wypełnia dosłownie w jeden dzień i mogą was przedłużyć do kolejnych 3 miesięcy, czyli w sumie 6 miesięcy. A polecam. Jest Ocean Atlantycki, jest ocean spokojny. Także jedyny kraj w Ameryce Południowej, który ma 2 oceany. Mamy góry, 3 kordyliery, mamy Amazonkę, puszczę, to jest wszystko. Co będzie chciał turysta dla siebie znaleźć, znajdzie wszystko. Chcecie plaży takie jak w Wenezueli? Znajdziecie, tylko trzeba wiedzieć, gdzie iść. Chcecie, nie wiem, coś typu Machu Picchu? Jest tutaj Ciudad Perdida. Wszystko to, co chcecie, bo często mi właśnie dzwoni jakiś kolega i mówi, a bo tutaj na przykład nie mamy Machu Picchu, ale mamy Ciudad Perdida, jest jeszcze lepsze, tylko jest po prostu mniej znane. Przyjedź, zobaczysz, jeśli ci się bardziej spodoba. I jest każdy odpowiednik takich rzeczy, moim zdaniem, jeszcze lepszy niż gdzieś obok. Ja nie muszę wyjeżdżać z Kolumbii, żeby do końca życia zwiedzać ten kraj i jeszcze go do końca nie poznać, bo to jest kraj praktycznie 3 razy większy od Polski. Przeszło chyba nawet z tego, co kojarzę. Także jest co robić. To dla kogo właściwie ten kraj nie jest, jeżeli jest, no tak, mimo wszystko kraj wielu mozaik, kraj tak różnorodny, kto się będzie źle czuł akurat w Kolumbii? Nie proponowałbym przyjeżdżać tutaj ludziom, którzy nie mają kapitału, aby chcieli się osadzić w Kolumbii. No niestety ciągle w Kolumbii są małe zarobki. Na przykład zarabia się $260 miesięcznie. Wydawać za rzeczy na przykład w takim Medellín, gdzie ja tutaj jestem, to nie ma jakiejś dużej przepaści między Polską a Kolumbią. Ja płacę załóżmy z 20% niższe ceny są, w ten sposób powiem. Niektóre produkty są nawet droższe, bo nie ma takich chemicznych produktów i te chemiczne produkty są nawet droższe jak w Polsce. Jakieś proszki do prania, coś takiego, a jak są tańsze, to na dużo mniejszej jakości. Także nie proponowałbym tu przyjeżdżać, żeby osiedlać się ludziom bez kapitału, ale jeżeli już masz kapitał, dosyć duży, to wtedy polecam. Albo na przykład masz jakąś super pracę nomada, to wtedy Kolumbia też otworzyła się na super wizy. Teraz od 2 lat jest wiza nomada cyfrowego, także można przyjechać, pokazać, że się pracuje jako nomad cyfrowy i oni ci wtedy dają na rok wizę. Można przyjechać i kupić sobie apartament. I nawet nie trzeba wziąć na spółkę z Kolumbijczykiem, samemu. I wtedy też ci dają wizę rezydenta. I wtedy proces, bo ogólnie jak ja bym przyjechał teraz bez niczego do Kolumbii, to potrzebuje około 5 lat, żeby dostać paszport w najszybszej kolejności. Ale jeżeli wydasz odpowiednio dużą sumę pieniędzy na chociażby apartament, ewentualnie jeżeli dziecko zrobisz sobie z Kolumbijką, no to wtedy od razu dostajesz taką wizę rezydenta i to ci przyspiesza nawet o 3 lata takie ubieganie się o ten paszport kolumbijski w ten sposób. Czyli ważne są pieniądze tutaj. Jeżeli chce się przyjechać i osiedlić, no to fajnie jest mieć dużo pieniędzy, no to wtedy ma się super życie. Każdą rozrywkę i każdą atrakcję dostarczy ci na pewno Medellín, miasto, w którym mieszkam. I takich wielu ludzi jak tych, którzy decydują się na życie, na zarabianie w tym państwie, rzeczywiście jest. To też pytanie, czy co oprócz Polaka, Krystiana, czy już spotykasz tam właśnie, spotykasz się w międzynarodowych społecznościach, o tak może. Powiem tak, czasami się spotykamy, tak raz na rok zrobimy sobie jakieś spotkanie w barze czy tam w pizzerii z Polakami. Jest nas niewiele, jak się spotykamy, to jest nas 20-30 osób, ale Polonia w Kolumbii to jest, powiem ci, że super. Naprawdę możemy się chwalić na świecie Polonią z Kolumbii, bo każdy tutaj jest, to nie jest taka z całym szacunkiem dla Polonii z Holandii czy z Anglii, ale to nie jest taka Polonia. To jest Polonia naprawdę na wysokim levelu, każdy prowadzi swoje biznesy, bardzo dobre biznesy, każdy jest kulturalny, ogarnięty życiowo. Tutaj są super ludzie. Ja nie idę do jakichś innych Polaków, żeby sobie pomagać i tak dalej, bo tego nie potrzebuję, mam swoją rodzinę, ale jestem pewien, że jakbym się odezwał tutaj do kogoś po pomoc, to wydaje mi się, że taką pomoc od drugiego Polaka bym dostał. Także naprawdę w samych superlatywach muszę tutaj mówić o Polakach, bo nigdy się nie przyjechałem. I dodam coś jeszcze, bo to jest bardzo istotne. Jak można rozpoznać Polaka, który tutaj mieszka na stałe, od Polaka, który tutaj przyjechał na tydzień na wakacje?
Jeżeli się zapytasz Polaka tutaj mieszkającego w Kolumbii, czy jest bezpiecznie, to ci powie, że nie jest bezpiecznie. A jeżeli się zapytasz kogoś, co przyjechał na 2 tygodnie, to ci powie, że opatrzcie, już jest bezpiecznie. Bo się nasłuchali jakichś youtuberów, turystów, co tutaj przyjechali, nikt ich nie okradł przez 2 tygodnie, albo ich nie okradziono przez 2 tygodnie, mówią, patrzcie, już Kolumbia jest bezpieczna, możecie przyjeżdżać. No niestety tak nie jest. My nie mówimy, że jest niebezpieczna, tylko mówimy po prostu, że trzeba uważać i robić wszystko z głową i roztropnie. Jeżeli będziesz robił wszystko z głową i roztropnie, to ci się nic nie stanie. Ale nie powiemy ci, że tak, chodź sobie wszędzie, gdzie chcesz, bo tak nie jest. Polak, który mieszka na stałe, na pewno będzie ci dawał roztropne rady. Tym się różni. Tak, o kwestii bezpieczeństwa dzisiaj sobie jeszcze porozmawiamy. Myślę, że ciekawi mnie bardzo temat prowadzenia działalności gospodarczej biznesu w Kolumbii. To jest temat taki dosyć mało znany. I z czym zmaga się przedsiębiorca w Polsce, a jakie są realia właśnie kolumbijskie? Rozumiem, że jest łatwiej, tak. Właśnie pod jakim względem łatwiej? Jeżeli chodzi o takie rzeczy papierkowe, mimo że młodzi ludzie uwielbiają cyfrowe technologie, czyli każdy biznes, no można nawet w komórce sobie zainstalować aplikację albo WhatsAppa, sobie skontaktować się z jakimś właścicielem kolumbijskiej firmy i dostać domicilio, czyli takie do domu dostarczenie. Oni wszystko lubią cyfrowo, ale ten rząd ciągle wymaga pełno papierków. Ja na przykład jak brałem ślub, to do notariusza szedłem z taką górą papierków i tak podobnie jest, jak się prowadzi biznes. Także niestety, kurde, to papierkowość jeszcze jest w Kolumbii. Mam nadzieję, że to szybko wycofają, bo się ciągle cyfryzujemy, ale to jest właśnie ten minus. Ale plusem jest to, że płacimy bardzo malutkie podatki i do jakiejś kwoty, no to jest 0,4%, później płacisz 4%. I to też zależy, w jakiej klasie społecznej mieszkasz, bo jest 6 klas społecznych, także tam, gdzie mieszkasz, uzależnione jest również to, jak wysokie podatki płacisz. Także to jest troszeczkę zawiłe, dosyć długo, żeby opowiadać, ale mówię. Plusem jest to, że są małe podatki, minusem jest to, że jest ciągle dużo tej papierkowości. I podatki? Co to za liczby? Podaj przykłady. No, podatki, mogę podać swój przykład, który mam u siebie, bo ja pracuję w kryptowalutach obecnie dla kogoś. Także ja się rozliczam tylko od zysków z zysków kapitałowych. No to w Polsce się płaci 20%, ja tu płacę 0,4%. Mogę przelać część na konto żony pieniędzy i się rozliczam, właśnie mamy ten próg. Ale jeżeli przekroczymy nawet próg, to nawet wtedy płacimy 4%. To ciągle nie jest 20% jak podatek belki w Polsce. To jest duża różnica. Także na swoim przykładzie ja mam 5 razy, minimum 5 razy mniejsze podatki już na start, a mogę mieć nawet 50 razy mniejsze, jeżeli utrzymuję się do pewnego progu zarobków. W Polsce bardzo popularne słowo ostatnio inflacja. Kiedy ty wchodzisz do kolumbijskiego sklepu, co widzisz? Inflacja nie dotknęła tylko Polski. Inflacja dotknęła również bardzo Kolumbię. Jestem przerażony tym troszeczkę. Może podam na takim typowym życiowym przykładzie. Obok mnie jest taki bar mleczny z daniami domowymi. Obiad, jak przyjechałem, kosztował 10 zł. Po roku kosztował tej inflacji, tego wariactwa 12 zł. Teraz kosztuje 15 zł. Jeszcze niedawno 14 kosztowało. Także to jest masakra. Żywność nawet do 40-50% poszła do góry przez ostatnie 2-3 lata. Także dla mnie jest spora różnica i tym bardziej dla innych Kolumbijczyków, no bo oni jak zarabiają te 260 dolarów w peso, to tam wychodzi. Peso jest jak złotówka. Załóżmy 4,40 do dolara jest złotówka, no to 4,50 jest peso kolumbijskie do dolara, czyli bardzo podobnie do złotówki mamy kurs. Te 260 dolarów miesięcznie, to ja nie wiem, jak oni dają radę przeżyć, a jeszcze z tą inflacją. Jestem pełen podziwu. Mówi się, że Polacy kombinują, no to co dopiero Kolumbijczycy, co dopiero oni, że oni to przeżywają. No to opowiedz o tym, jak kombinują. Właśnie, to jest kurde, ja sam jestem zaskoczony, jak oni tutaj. Oni mówią, że manejan bien, czyli oni kombinują, manejan bien, dobrze kombinują. I każdy, kto tutaj widzę, że cokolwiek nie robi, każdy tutaj coś sprzedaje. Tutaj ciągle, jak wyjdziesz na ulicę, to jest ciągły targ, gwara, każdy, który komuś coś chce sprzedać, każdy każdemu chce zrobić jakiś interes, ale ja lubię ten klimat, ja lubię tą żyłkę kapitalizmu, także Medellín, ja się czuję tutaj jak w Polsce w latach 90. Wczesne lata 90. Taki dziki kapitalizm po prostu. To ja tutaj czuję to w medycznie, że tutaj pełno tego jest. Jeżeli są problemy z cenami, są problemy gospodarcze, to jaka polityka rządu obecnie przyświeca? Jakie cele sobie zrealizował rząd kolumbijski, który, jak sam wskazujesz, zmieniła się władza? Oddaję ci głos. No, reformy są dosyć znaczne i idą w stronę mocno lewicową.
ogólnie Medellin nie lubi takich zmian, ponieważ przykład z ostatnich dni, reforma służby zdrowia. Chcą zrobić taką służbę zdrowia, jak jest w Polsce, czyli że trzeba płacić składki i tak dalej. No i tak, jeszcze rozumiem te departamenty Choco, czyli tam, gdzie jest Pacyfik, tam, gdzie mieszkają czarnoskórzy, oni naprawdę mają tam biedę. Oni tam w tych szpitalach jest, tam jest tragedia, ale w Medellin to jest dużo wyższy level szpitalów, czy uniwersytetów, czy czegokolwiek, jak w Polsce, no bo to jest prywatne. I jak coś ma prywatnego, no to jest na dużo wyższym poziomie niż państwowe. Także tutaj w Medellin protestują przeciwko tej reformie służby zdrowia, no bo oni ciągle chcą mieć prywatną, no ale wiadomo, cały kraj nie jest tak bogaty jak Medellin. Medellin to jest bardzo bogate miasto, można powiedzieć, że miasto państwo, miasto w mieście i no my jesteśmy wyjątkowi, także ciężko mi jest odzwierciedlić takie atmosferę w całym państwie. No my byśmy chcieli, żeby było po staremu, ale widzę, że reszta państwa chce inaczej i powiem ci szczerze, że jak widzę te zdjęcia, które do mnie docierają z tych warunków, no to się nie dziwię, że oni chcą, żeby była zmiana. No nie wiem, zobaczymy. Dajmy szansę temu prezydentowi, mimo że ja jestem kapitalistą, no to zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie po tych zmianach. Nie mówię, że od razu trzeba go atakować. Na spokojnie, zobaczymy. Bo jeżeli chodzi o sympatię, to tobie też jest ciężko stwierdzić, w jaką stronę zmierzają dzisiaj Kolumbijczycy, co jest dla nich dzisiaj ważne, biorąc pod uwagę to, że żyjesz w Medellin, które, jak sam mówisz, państwo w państwie. Ogólnie, tak jak mówisz, ale znam na przykład dużo ludzi w moim wieku z innych miast, typu Manizales, typu też właśnie te Coldriery, bo tutaj takie najfajniejsze miasta to są właśnie w tych górach, w tych Coldrierach, typu Bucaramanga, Manizales, Ibagué, Pereira, Bogota, Cali. No to jak słucham takich młodych ludzi z innych miast, to oni są właśnie bardziej lewicowi, a starzy ludzie są właśnie bardziej kapitalistyczni i katolicy. Także to ja bym powiedział, że zauważyłem, że w Kolumbii jest takie do 40 lat, poniżej 40 bardziej lewicowi, a powyżej 40 bardziej prawicowi i katolicy w ten sposób. I nawet taka bajka była jakiś czas temu Disneya, taka animowana o Kolumbii właśnie, nazywała się El Canto, czyli czar po polsku. I pokazywali właśnie te różnice społeczne, że młodzi właśnie chcą bardziej w kierunku socjalistycznym i lewicowym niż, a starzy, no jednak te tradycyjne wartości, ten katolicyzm i kapitalizm kolumbijski. Także no, Kolumbia się zmienia, zobaczymy jak to im wyjdzie w przyszłych latach. Może zobaczą, że to nie jest jednak w ich stylu, że oni jednak są kapitalistami i wrócą do tego. Mi się wydaje, że najbliższe parę lat da nam odpowiedź, jeżeli chodzi o kierunek Kolumbijczyków. Bo wiesz, z czym najbardziej kojarzy się oczywiście między innymi Polakom Kolumbia? No niestety tak i bardzo nad tym wszyscy Kolumbijczycy ubolewają, że kojarzy się no, z kokainą, nie ma co ukrywać. Jest tego dużo, również nie ma co ukrywać, jest tego dużo więcej mi się wydaje nawet niż za czasów Pablo Escobara. No ale to nie jest tak, że kurde ludzie chodzą do pracy i kokaina się w Kolumbii wylewa na ulicach, to nikt tego nie widzi, po prostu gangsterzy sobie sprzedają swoje narkotyki, a ludzie żyją swoim życiem w ten sposób, no ale nie ma co ukrywać, tego narkotyku jest dużo, ale popyt rodzi podaż, także to nie nasza wina, że Amerykanie chcą brać narkotyki. Bo Kolumbijczycy tam gardzą. Jest tak i bardzo rzadko się spotka Kolumbijczyka, który bierze taki narkotyk. Nie? Kolumbijczyk starszy to on sobie wypije rum, aguardiente, sobie potańczy salsę w weekend, ale żeby brać narkotyki, no to nie, no to się człowiek stacza taką równą pochyłą wtedy w dół. A ci, co już są na samym dole, to palą tak zwaną bazukę, czyli to jest taki kolumbijski krak, to kosztuje złotówkę, czyli albo maksimum 2 złote i to jest bardzo duży też problem, bo mamy ze 100 tysięcy bezdomnych razem z Wenezuelczykami w samym Medellin. Mówi się tak zaokrąglenie. Może to są zawyżone liczby, ale jak się pojedzie czasami do centrum na tej Prado wenezuelskiej dzielnicy, to widać ten problem właśnie. Jest jednak, popkultura robi dosyć dużo, jednak żeby Kolumbia kojarzyła się konkretnie właśnie z kokainą. Jak Kolumbijczycy właściwie reagują na te super też produkcje? Jak odnoszą się do tego, co jest na platformie Netflix? Powiem tak, niby wszyscy mówią, że to jest bardzo złe i nikt tego nie pochwala. I w rozmowie takiej właśnie z tymi starszymi Kolumbijczykami, to naprawdę to słychać, ale młodsi to są tacy, że niby tak, ale wszyscy się tak chwalą, szpanują tym kurde Netflixem, ale to jest chyba po prostu takie szczeniackie myślenie, przejdzie im z czasem.
Oficjalnie niby każdy tym gardzi, ale jak ktoś się tutaj, kurde, wiesz, napije na dyskotece jakiś młody, to co ja nie jestem Kolumbijczyk jakiś, ale to są, wydaje mi się, że błędy młodości, później im to przejdzie. Także wydaje mi się, że to jest zdecydowanie za dużo teraz tej propagandy, bo nawet młodym ludziom się teraz pierdzieli w głowach czasami po prostu. Oni mi się wydaje, że sami nawet tak nie myślą, tylko że się naoglądają tych głupich seriali w Netflixie, a później palma odbija w ten sposób. Co to znaczy właściwie kolumbijska kultura? Co to znaczy te kolumbijskie soft power zatem? Kurde, kolumbijska kultura. Przede wszystkim Kolumbia mi się kojarzy właśnie z otwartymi ludźmi, z zabawą, ze śpiewem. Tutaj na przykład w grudniu, ostatnio był taki miesiąc grudzień, to u nas jest adwent na przykład, a Kolumbijczycy mają w tradycji, że każdego dnia w grudniu jest impreza, jest salsa, oni tutaj tańczą. Trzeba się przyzwyczaić, jak się jest sąsiadem, że jest ta muzyka w nocy, że jest impreza, ale podkreślam, to jest 6 rano i oni wstają do tej roboty. Także ja nie mam pojęcia, jak oni to dają radę pogodzić, ale są bardzo żywiołowi, są bardzo żywi. O kurczę, z czym można takiego jeszcze Kolumbijczyka utożsamić? Na pewno kochają słońce, kochają wychodzić z domu, nie lubią siedzieć w domu, kochają podróżować po swoim kraju. Kuchnię mają bardzo zbliżoną do polskiej kuchni, mają taką na przykład czarninę, mają kaszanki, mają karkówki, lubią jeść świńską skórę, to nie wiem jak to się nazywa, tutaj się to nazywa chicharrón, moja babcia to mówiła na to skwarki, szpyrki, no to kurde, mi się to przypomina też taka kuchnia polska, także są z tym do nas podobni. Kurde, można byłoby naprawdę o nich mówić całymi dniami, ale wiesz co? Najbardziej ja polecam tutaj po prostu przyjechać. Skoro można na samym paszporcie przyjechać, zapraszam wszystkich Polaków na wakacje, czy to nad Morze Karaibskie, czy to w nasze piękne góry do Medellin. Przyjedźcie i sami poznajcie tych Kolumbijczyków i będziecie mieli o nich, myślę, wydaje sobie super zdanie. Odezwały się do mnie też drogą mailową z uwagi na właśnie odcinek poświęcony temu, jak o Kolumbii się mówi, między innymi na serwisie Netflix. No, ty byłeś dosyć krytyczny wobec tego, jak media podchwycają, jak temat oczywiście, jak dalej o tym komunikują. No, pokazujesz też, mówisz o tej Kolumbii w dosyć pozytywnym świetle. Jeżeli chodzi o samą klasę polityczną, też problemy, z jakimi zmaga się dzisiaj Kolumbia, co zaliczyłbyś do tych takich priorytetów? To znaczy też może w rytm pytania, co znajduje się na tej kolumbijskiej agendzie w parlamencie? Co jest dla Kolumbijczyków ważne? Powiem tak, wcześniej, zaraz zanim był prezydent Petro, to Kolumbia była bardzo, jeżeli chodzi o świat i stosunki międzynarodowe, to była bardzo podobna do Polski, czyli proukraińska, super proukraińska. Jeżeli chodzi w ogóle o Amerykę Południową, to był ewenement, bo inne kraje w Ameryce Południowej nie były aż tak super proukraińskie, typu Wenezuela, czy Argentyna, czy nawet Brazylia. Oni właśnie nie, oni właśnie w drugą stronę bardziej mi się wydaje. A Kolumbia tak. Teraz troszeczkę to się tak powiedzmy ostudziło, jeżeli chodzi o sympatię do Ukrainy. Ciągle jesteśmy proukraińscy, ciągle jak są wiadomości w telewizji, to są po stronie ukraińskiej, jeżeli chodzi o taką agendę międzynarodową. I jeżeli chodzi o stosunki międzynarodowe, to wydaje mi się, że tworzy się pewna tutaj klika prezydentów lewicowych z Południowej Ameryki i Kolumbia będzie szła w kierunku tej kliki, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w następnych latach. Jest też taka, są animozje, na przykład jest prezydent Salwadoru Bukele, który jest prawicowy, nie ma co ukrywać, no i on tutaj ma kosę z prezydentem Petru, z prezydentem Kolumbii. Ostatnio znaleziono jakąś paczkę z kokainą niedaleko wybrzeży Salwadoru, no i prezydent powiedział wprost, że oskarża o to Kolumbię, prawda? Także tutaj jest dosyć ostro na tej linii. Wydaje mi się, że no, w tym kierunku to będzie na razie szło za tego prezydenta, że będą takie kliki lewicowe, prawicowe i Kolumbia będzie w tej lewicowej klice za czasów prezydenta Petru. Chyba Ameryka Łacińska raczej właśnie zbierza, tak jak wspominałeś, w tym kierunku. Też w kontekście tej, zaskoczyło mnie to, co mówisz, bo Ameryka kojarzy mi się, łacińska właśnie kraje, z faktem, że no, dociera tam dosyć mocno ta rosyjska propaganda. No właśnie, powiem ci, że jak widzę i rozmawiam z innymi, czasami rozmawiam też na przykład z Argentyńczykami, no to oni inaczej myślą i oni są zmanipulowani rosyjską propagandą. Dlatego jest ta wojna, bo nie dlatego, że Rosja uderzyła, tylko dlatego, że Rosja się broniła przed NATO. Tak mówią Argentyńczycy. Ale Kolumbijczycy już mają tą samą narrację, którą mają Polacy, prawda? Także my mamy
Ja jasno powiedziane, że to Rosja zaatakowała Ukrainę i to dlatego tam jest wojna i dlatego się tam źle dzieje. No i ogólnie bardzo ubolewają też Kolumbijczycy na tym, co się dzieje na Ukrainie i na początku też przez to, co się działo, to też widzieli, co robi Polska i dostałem dużo ciepłych słów od Kolumbijczyków, że super kraj, Polacy bardzo fajnie się zachowali, także serce mi rosło na początku, że tyle fajnych, ciepłych słów dostaliśmy od nich. Bo skąd właściwie Kolumbijczycy w takim razie czerpią informacje? Wiadomości codziennie o 19, tak jak w Polsce, wydaje mi się, że właśnie te wiadomości Caracol to są takie typowe, tak TVP czy TVN, wiadomości sobie po prostu oglądają i stamtąd biorą całe źródło jakichś swoich informacji. Tylko dodam, że po prostu te wiadomości to są też takie. Ja mało telewizji oglądam, bo widzę, że one, te wiadomości trafiają do takich najbardziej emocjonalnych, niskich instynktów człowieka, żeby tylko wywołać emocje, żeby o jakaś afera się dzieje. Wiesz na przykład w telewizji, jakie tematy najwięcej czasu zajmują, typu, że kochanek zabił kochankę, bo coś tam i gadają cały tydzień o tym, że kochanek zabił kochankę, bo mogło się utożsamić z problemem jednej osoby, na przykład z, nie wiem, z tą dziewczyną albo coś w tym rodzaju, albo ostatnio przez parę dni jakaś kobieta, która była żoną jakiegoś znanego wojskowego, nawyzywała policjanta, że tu eres nadie, że ty jesteś nikim, pracujesz tylko w policji. No i oczywiście afera, jak ona miała prawo tak powiedzieć, już trzeci dzień w telewizji mówią, że jaka afera. No wiadomo, mówią też o tych narkotrafikantes, mówią też w telewizji o jakichś problemach z narkotykami, ale moim zdaniem, kurde, za dużo takimi głupotami się zajmują. Ja zastanawiam się już, jak wygląda ten taki kolumbijski serwis informacyjny. My się spotykamy oczywiście godzina 19, 19:30, w zależności, i tutaj już wyczekujemy tej zależności. A to jednak polityka informacyjna ma dosyć duże znaczenie. Tak, dosłownie. I też czasami są takie wiadomości, że to jest tylko typowe dla Kolumbii, a czasami naprawdę rzeczy, które tutaj się dzieją, to ja i tak jakbym ci opowiedział, to by ludzie pomyśleli, że ja jestem jakimś wariatem i o czym ja mówię. Także ja też staram się dozować to, co mówię, bo niektóre rzeczy są tak inne w Kolumbii, że po prostu trzeba to przyjechać, zobaczyć, żeby uwierzyć, że to się naprawdę dzieje. Podam ci taki jeden śmieszny przykład. Na przykład powiedziałem o tym, że to jest taki dziki kapitalizm lat 90. Jak się pojedzie do centrum, ciągle jest ten handel na ulicy, jest ten uliczny handel, jest gwara, bardzo głośne miasto. To trzeba się przyzwyczaić, że jak się przyjedzie do Kolumbii, to wszystko się dzieje na ulicy. Oni krzyczą, że ja mam skarpetki, a ja mam owoce i z takimi megafonami wielkimi. I na przykład wyobraź sobie, że są takie dziadki, i oni mają takie koszyki jak od supermarketu, oni sprzedają papierosy, gumy i tak jadą z nimi, żeby sobie dorobić po prostu na starość. I wyobraź sobie, że oni mają na przykład, jak sprzedają papierosy, to mają zapalniczkę do tego wózka doczepionego i ta zapalniczka jest na łańcuchu, żeby nikt nie ukradł. Zapalniczka za złotówkę na łańcuchu. I takie właśnie abstrakcje, które w Polsce to w ogóle by człowiek nie pomyślał o takich rzeczach, a to jest to na porządku dziennym. No ale mówię, to trzeba przyjechać do Kolumbii, żeby to zobaczyć i na pewno każdy będzie zadowolony, że tutaj przyjechał. Ja to bardzo chętnie jeszcze posłucham na temat kilku rzeczy, które najbardziej dziwią cię akurat tam na miejscu. Przykład kolejny to tak samo jest właśnie z telefonami. Raz, że są budki telefoniczne, a dwa, że są też telefony i wracając do tych dziadków. Też można u nich wykupić minuty. Na przykład ty nie masz telefonu, komórki, bo cię nie stać, ale jesteś w Medellinie, musisz zadzwonić do rodziny, to podchodzisz do takiego dziadka i wykupujesz od niego minuty. Płacisz mu 2 złote i możesz porozmawiać przez telefon. I ta komórka, wyobraź sobie, też jest na łańcuchu, też żeby nikt nie ukradł. Jak to śmiesznie wygląda, jest tak, wiesz, przetopiona ciepłym drutem, ten plastik jest przetopiony ciepłym drutem i tak na łańcuchu mają telefon komórkowy. No i właśnie, a propos tych turystów, to może też wspomnę pewną ważną rzecz, która nie jest popularna, jest bardzo ważna, bo od tego się też umiera. Mianowicie, Medellín jest znane z tego, że tutaj jest bardzo dużo pięknych kobiet, ale to naprawdę takich pięknych, że wyglądają jak gwiazdy porno. Bo tutaj, kurde, jest bardzo popularne operacje plastyczne, silikonowe cycki, to są na porządku dziennym. Silikonowe cycki kosztują 7 tysięcy złotych na Polskę, także to jest dosyć popularne. No i przyjeżdżali tutaj pełno takich chłopaków właśnie po 30-40 lat, chcą się wyszaleć, wchodzą na Tindera, no i bardzo łatwo jest sobie znaleźć wtedy taką kobietę, partnerkę, ale jest to też również bardzo niebezpieczne, bo turyści nie wiedzą, że jest to taka substancja jak skolopamina. Kolumbia jest bardzo właśnie znana z takiego ziołolecznictwa. Oni mają te ayahuaski i tak dalej w tych lasach pełno. Oni się znają bardzo na tym dobrze. I rośnie tutaj taka roślina na drzewach. To są takie żółte kwiaty i to się nazywa skolopamina. Oni to biorą
suszą to, później robią z tego proszek. Jak przechodzisz i oni się tym dmuchną i ty dostaniesz to do nozdrzy, to się to dzieje z tobą tak jak po tabletce gwałtu. Z tym, że jak za dużo dostaniesz tego aż do nozdrzy, to możesz aż się przekręcić, możesz umrzeć. No i wtedy nie jest ciekawie. No one się wtedy spotykają z takim gringo, bo 90% turystów to są gringo ze Stanów Zjednoczonych. Europeos, czyli my, to jesteśmy monos, czyli małpy. Od razu rozróżniają, którzy to są gringo ze Stanów Zjednoczonych, a którzy to są monos. Czyli 90% to są turyści ze Stanów Zjednoczonych, a 10% to są Europejczycy. No i trzeba po prostu uważać, jak się idzie z jakąś koleżanką na hotel. Na pewno nie brać, jak są dwie. Jak mówią, że przyjdzie z koleżanką, to w ogóle nie brać takich na kop. To jest taka moja mała rada, bo na pewno coś będzie złego. No i jak już przychodzi taka koleżanka na hotel, to ja polecam, żeby po prostu ochrona zrobiła zdjęcie dowodu osobistego takiej koleżanki i dla własnego bezpieczeństwa taka rada. No i trzeba uważać, tak jak powiedziałem, widzisz, taka nieoczywista rzecz, a trzeba na to uważać. Jest dużo takich rzeczy właśnie, na których trzeba uważać. I my wtedy właśnie mówimy, no dar papaja, nie dawaj papaji. To jest takie pierwsze podstawowe przysłowie od Kolumbijczyka dla osoby, dla turysty, który tu przyjeżdża, czyli no dar papaja. Czyli nie afiszuj się, nie chodź sobie tak z iPhone'em i nie nagrywaj filmów, bo sobie problemów narobisz. Nie chodź z drogim zegarkiem na ręku. Nie chodź w złe miejsca. Jak ktoś ci mówi, że te barrio jest dobre, to idziesz. A jak te barrio, czyli osiedle, a jak te barrio jest złe, to się tam nie pchasz. Po co masz się tam pchać? Mało masz problemów w życiu. Także po prostu słuchać się miejscowych ludzi. Tak jak powiedziałem ci, że Polacy, którzy tutaj długo mieszkają, to zawsze ci dadzą właśnie roztropne rady, że tam nie iść, tam nie iść. A Polak, który tutaj jest tylko chwilkę, to ci powie, że jest bezpieczny. No to właśnie po tym słuchać różnicę. Kolumbijczycy wierzą swoim służbom, policji. Jaki mają stosunek do służb? Właśnie, Kolumbijczycy są bardzo tak zdystansowani do polityki, do służb. I szczerze mówiąc, mi się wydaje, że to już jest, kurde, genetycznie zakodowane, bo dla mnie, może ja mam dziwnie, bo jestem turystą i ja jestem inaczej traktowany ciągle, bo od razu widać, że nie jestem Kolumbijczykiem. Dla mnie policja jest bardzo uprzejma. O Boże, chyba, kurde, jedna z dwóch najlepszych policji, jaką spotkałem. W Anglii też pamiętam, spotkałem bardzo uprzejmą policję, ale tutaj, no kurde, oni jak sam nie, naprawdę nie przeginasz mocno, typu nie wiem, nie zaczepiasz ludzi pijany na ulicy, albo nie próbujesz kogoś okraść, to naprawdę policja jest dla ciebie bardzo życzliwa, uprzejma, ale Kolumbijczycy to mają bardzo duży dystans do policji. Ja się sam zastanawiam, dlaczego. I tak samo do każdych polityków. Oni zawsze mówią, że każdy polityk to jest korupcja, bierze łapówki i tak dalej. Ja sobie myślę, kurde, no ja nie wiem, kiedy im to się z głowy wypleni, ale oni chyba mają już tak genetycznie zaprogramowane, że muszą mieć ten opór wewnętrzny przed jakąkolwiek władzą, czy to ustawodawczą, czy wykonawczą, i tacy są Kolumbijczycy, mi się wydaje. Bo Wenezuelczycy nie sprawiają problemów. To jest jedna Właśnie kwestia. największe problemy to sprawiają Wenezuelczycy niestety, bo oni są, kurde, Przykład ci powiem taki. Jeżeli na przykład idziesz do centrum i są ludzie biedni, są duże rozwarstwienia społeczne w Ameryce całej Południowej, są bardzo bogaci i ci bogaci są bogaci od bogatych Polaków, ale są też bardzo biedni. No i ci biedni żebrają, tyle. Różnica między Wenezuelczykiem a Kolumbijczykiem jest taka, że jak idziesz do centrum, to Kolumbijczyk nigdy ci nie podejdzie i nie powie, daj mi pieniądze. On zawsze ci będzie chciał coś sprzedać, kupi troszeczkę, nie wiem, jakichś głupich lizaków za 30 groszy i będzie ci chciał je sprzedać za złotówkę, wiesz, żeby była jakaś wymiana kapitalistyczna. A Wenezuelczyk powie ci, daj mi, po prostu daj mi. Ja ci nic nie dam, ale daj mi. I potem można rozpoznać Wenezuelczyka. Oni już mają zaprogramowane taką roszczeniowość bardzo dużą. No i ogólnie, jeżeli są jakieś takie protesty i takie brudne zagrywki wśród protestów, albo ogólnie brudne zagrywki na mieście, to 90% to są Wenezuelczycy. Nie chcę teraz wyjść na rasistę, ale taka jest prawda. Przykład, jak było przed wybraniem jeszcze prezydenta, to było 2 lata temu w maju, były właśnie protesty, bo sobie, w związku właśnie ze socjalem, z COVID-em i tak dalej, były protesty, bo oni jednocześnie chcieli dostać socja, ale nie chcieli większych podatków. Także nie wiem, jakby to chcieli zrobić Kolumbijczycy. No właśnie jest tego przykład, że są no, troszeczkę tacy dziwnie nastawieni do tych rządów. Bo prezydent powiedział, że dobra, ja dam wam ten socjal w czasie komunizmu, ale będzie też, będą większe podatki. I wiesz, wtedy od razu wyszli na ulicę protestować, jak to, ja nie wiem, czy oni nie rozumieją matematyki, no ale dobra. Wyszli na ulicę, protestowali. Jeszcze na początku rozumiem, każdy ma prawo protestować,
Tutaj jeszcze jest takie, że jak się wspiera protestujących, to się w okna wali w garnki, także ja z żoną też waliliśmy w garnki w okna przez te pierwsze 3 dni, ale później, słuchaj, ja sam widziałem na swoje oczy, jak się zrobiły grupki Wenezuelczyków z nożami i atakowali Kolumbijczyków, co protestowali o swoją słuszną sprawę. Dosłownie, zachodzili cię w 10, nie oddasz szybko plecaka, idzie kosa pod żebro i to są no, naprawdę traumatyczne widoki i sam też parę razy taki widok widziałem. Także no, trzeba też pamiętać, że ciągle jest niebezpiecznie jak w Polsce. Dodam też, że kurde, Polska to jest super bezpieczny kraj, bo ja podróżowałem po wielu krajach na całym świecie i naprawdę Polska się wyróżnia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Także z tym to powinniśmy być zadowoleni. Tutaj ciągle jest tak w statystykach, że rejestrowanych przestępstw jest 10 razy więcej. Czyli jakichś zarejestrowanych pobić, napadów, gwałtów i tak dalej. To jest, jak masz Polskę, załóżmy 100, to Kolumbii jest 1000. W ten sposób, że wszystkiego jest razy 10. I dodam, że tylko pewną część malutką się zgłasza na policję, no bo i tak wszyscy machają ręką, że po co ja będę szedł na policję, przecież tak ta policja nic nie zrobi. Nie? O kim się właściwie w Kolumbii opowiada żarty? O, dobre pytanie, kurde, wiesz co? Jak już no, to się opowiada żarty takie. Czasami z Wenezuelczykami, czasami z Ekwadorczykami, ale zauważyłem, że młodzież to jest już taka typowa pod memy i żart sytuacyjny związany z obecną sytuacją w kraju. Jak ktoś coś odwali właśnie, jak powiedziałem przed chwilą o tej kobiecie, która wyzywała policjanta, to oczywiście wiadomości tam z pełni złości napierdzielają na nią, ale w internecie już są memy związane z tą kobietą i po prostu żart sytuacyjny jest taki głównie utrzymywany w Kolumbii. I dodam, że memy z Kolumbii dużo bardziej mnie bawią niż polskie memy, korzenie, nie jest to śmieszniejsze. I ogólnie jak już się śmieją, to głównie sami z siebie, ze swoich zachowań, że na przykład wracając ze Stanów, a to właśnie mówię w związku z tymi mamami, że wracając ze Stanów, w Stanach się tak super cichutko można siedzieć w domu zrelaksowanym, a w Kolumbii jest ten gwar ulicy, że nawet jak śpisz, a już jest 7 rano, to słyszysz jakiegoś sprzedawcę z ulicy, co krzyczy przez megafon, aguacate, czyli że sprzedaje awokado, nie można stać, bo się od razu człowiek budzi, bo jest ten gwar ulicy. Także są żarty sytuacyjne, jeżeli chodzi o to. To powiedz jakiś kolumbijski żart. O Jest kurde, coś teraz takiego. się nie przytoczę, bo ja nawet polskich żartów nie pamiętam, nie mam pamięci do żartów, ale obiecuję, że jak następnym razem się kiedyś zadzwonimy, to będę już przygotowany pod tym kątem, ale ja nie mam w ogóle pamięci do żartów, niestety. A to podobnie ja również, także jestem najgorszym opowiadaczem żartów. Może na zakończenie, bo będziemy powoli zmierzać ku końcowi. Powiedz mi, proszę, na temat tego, jakie są Twoje najbliższe plany. Powiedzmy, powiedziałeś o tym, że chcesz rozwijać swój biznes. W jakich może obszarach działa się łatwo, które może inaczej? W Polsce bardzo ewoluuje ten nasz rynek pracy, tego jak patrzymy na to, gdzie się zatrudniać, jak zdobywać pieniądze. Są branże, które no, są wyparte przez technologię. Jak sobie ty radzisz tam właśnie z tym w Kolumbii, jak radzą sobie Kolumbijczycy? Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o nowe technologie, ja siedzę w kryptowalutach, tak dla mnie kryptowaluty to są super. Jeżeli chodzi o Amerykę Południową, to każdemu polecam Kolumbię. Jest infrastruktura bardzo rozwinięta i bardzo dostosowana pod kryptowaluty. Czy jeżeli chcecie prowadzić jakiś swój biznes, czy nawet być traderem, czy robić cokolwiek, polecam Kolumbię. Polska też nie jest zła, ale Kolumbia to jest naprawdę że super infrastruktura, super rozwinięta, pełno młodych ludzi, którzy też się interesują nowymi technologiami, także ja widzę przyszłość w Kolumbii. Także dla mnie Europa jest troszeczkę stara, ale Kolumbia jest kraj młodych ludzi i ja tutaj widzę przyszłość. A jeżeli chodzi o mnie osobiście, to tak jak mówię, ciągle będę kontynuował swoją pracę w pewnej firmie, która zajmuje się kryptowalutami, teraz robią pewien launch tokenów NFT, także w tym, ale sam jeszcze osobiście chcę teraz wejść i dosyć ostro działam z przygotowaniem wszystkiego do tego biznesu w nieruchomości, jeżeli chodzi o pośrednictwo nieruchomości, głównie w Medellin, w moim mieście, no bo kurczę, polecam każdemu, słuchaj, ja mieszkam w apartamentowcu na 21 piętrze, widziałeś mój widok z okna, piękny na góry, z siłownią, z basenem, z prywatną ochroną, 3 sypialnie, 2 łazienki, super wszystko level. Ja powiem tak, 2000 tutaj kupuję za 2000 metr kwadratowy, polski złoty. Także ja tutaj kupiłem to mieszkanie za 200 tysięcy złotych, to jest nic. Ale ogólnie, żeby kupić mieszkanie i dostać specjalną wizę, to trzeba troszeczkę za więcej pieniędzy kupić.
Można też w paru nieruchomościach to kupić, ale to może po prostu zostawię kiedyś kontakt do siebie. Jeżeli ktoś będzie miał więcej pytań, to się odezwie. A dodam, że jeżeli chodzi o nieruchomości, to się tym zainteresowałem, bo od tego roku, od stycznia, zauważyłem, że naprawdę sporo Polaków zaczęło się pytać o te medycznie, bo mam taką grupę Polacy w Kolumbii i jest duże zainteresowanie. Nie wiem, czym jest to spowodowane, czy Polacy po prostu szukają innego miejsca na ziemi, czy nie chcę tego mówić na głos, ale czy boją się wojny za rogiem? Nie wiem, chcą mieć jakąś drugą egzystencję gdzieś na drugim końcu świata. Dodam, że w Ameryce Południowej nie było wojen. Kiedyś tam w Paragwaju, dawno, dawno temu, jakaś tam regionalna, ale Ameryka Południowa to jest kraj, w którym nawet nie czuje się wojny. Oczywiście są regionalne konflikty, są jakieś grupy paramilitarne, ale jak mieszkasz w Medellin, to jest piękne miasto, pełne spokoju i tak samo narkotrafikantów tutaj nie widzisz. Oni są w dżungli, oni się zabijają gdzieś tam w dżunglach. Nawet jeżeli są jakieś wojny gangów, to oni przyjadą gdzieś tam osobno na osiedle, zabiją się i wyjadą. Także w Medellin się żyje normalnie, spokojnie. Jeżeli wie się, jak się żyć, to się żyje dobrze i polecam ci to. To ciekawe, właśnie powiedziałeś o tych bitcoinach, bo jeszcze niedawno kolumbijscy politycy sugerowali, że ten bitcoin zastąpi kokainę i że Kolumbia wykorzysta energię z rzek do kopania właśnie kryptowalut. Też w listopadzie, wydaje mi się, że przełom lata a jesieni, Kolumbia miała w jakiś sposób regulować rynek kryptowalut. Na wzór podobnych aktów prawnych wprowadzonych przez inne kraje. No, nadzór finansowy Kolumbii rozumiem, że tutaj jest, patrzy do przodu. Tak, patrzę do przodu, tylko że dodam, że teraz się dosyć ostro dzieje, jeżeli chodzi o konflikt z kryptowalutami USA i oni się troszeczkę wstrzymali z tymi nowymi regulacjami. Także na razie w Kolumbii jest po staremu i dobrze, że jest po staremu, jest dobrze. Na razie nie muszą nic zmieniać, niech będzie tak, jak jest. I Tak. właśnie o to, co powiedziałeś, dodam, to Kolumbia naprawdę, przykład, sprzedają działki w metaversie, czyli możesz kupić ziemię w Kolumbii poprzez transakcję w blockchainie. Kolejna rzecz, rozprawa sądowa ostatnio była przez Metaverse prowadzona, także jeżeli chodzi o takie rewolucyjne zastosowania blockchainu, no to Kolumbia jest w czołówce. Tak jest. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo się cieszę, że właśnie od rozmowy z Tobą rozpoczęliśmy też taki, no powiedzmy, nowy cykl rozmów na podróży z Polakami mieszkającymi na całym świecie dzisiaj. Krystian Kaniewski, serdecznie dziękuję za Twoją wiedzę, energię. Mam nadzieję, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.